To jest trudne i łatwe pytanie. Po pierwsze, miasto Jelenia Góra nie jest zadłużone w sposób taki, żeby cokolwiek nam zagrażało. Ja bym chciał pokazać, nie chcę wymieniać tych miast, bo burmistrz, prezydent może się obrazić, że akurat biorę ich za przykład, ale popatrzcie, niektóre miasta jak się rozwijają, mają zadłużenie graniczące nawet z tą częścią taką krytyczną, że już powyżej nie można. Od wielu lat się mówi, że tam wejdzie komisarz, a one się rozwijają, właśnie dlatego się rozwijają, że mieli możliwości finansowania różnego rodzaju inwestycji, które pozwoliły na dalszy rozwój naszego miasta. Jelenia Góra nie jest zadłużona tak, żebyśmy nie mieli dalszych możliwości finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć, inwestycji, które są dla Jeleniej Góry potrzebne. Także mit o zadłużeniu Jeleniej Góry jest tylko mitem, a tak naprawdę my mamy jeszcze bardzo duży potencjał do wykorzystania w sensie inwestowania w infrastrukturę miejską. I warto z tego skorzystać. Tutaj są jakby dwa kierunki. Po pierwsze, jeżeli będzie dalej się Polska rozwijała, tak jak się do dzisiaj rozwija pod rządami pana premiera Mateusza Morawieckiego, my jako gmina będziemy mieli coraz większe wpływy z odpisów od podatku CIT, od podatku PIT, bo miasto jest beneficjentem. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no trzeba ściągać ludzi do Jeleniej Góry, aby coraz więcej osób chciało się być tutaj zameldowanych, bo od tych osób także mamy odpisy jako gmina podatkowe. Trzecia kwestia, no trzeba pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje, aby te pieniądze miejskie nie były wykorzystywane w 100% na inwestycje, tylko były pewnym uzupełnieniem inwestycji, a pozyskiwać dotacje, subwencje, czy to rządowe, czy to Unii Europejskiej.